Dzień dobry Państwu, z tej strony, jak to się mówi, że przedtem były Jan Borodo, a na dzień dzisiejszy Wash and Go, to ten i będę zmieniał jeszcze inne tematy, jak to się mówi do tego. Na dzień dzisiejszy posiadam też kamerkę, nie byle jakiej firmy, do tego, także Państwo oglądajcie mnie, jak to się mówi do tego i przeciętnie no, na Koniowała nie głosuję, jak to się mówi. Chcecie głosować, głosujcie na mnie, to będę the best tam, jak to się mówi, trochę w tym Białymstoku zrobię porządku tutaj go, bo Sucholaski trochę narobił nie tak, jak to mówiąc ludzie narzekają, bo to jest i prawda. Bo na dzień dzisiejszy, jak to się mówi, tego, że porobił tych skrzyżowań i tych półkołków takich, tego, i w żaden sposób po prostu nie może zlikwidować tego. Ale, a ja to zrobię to, że zlikwiduję, chcecie Państwo, tego, nawet jeszcze inne filmy będę nagrywał, jak to się mówi, nawet na żywca. To ten, także pozdrawiam Państwa, jak to się mówi, tutaj go, będziecie głosować, to głosujcie, jak to się mówi, a ja swoje zrobię i na dzień dzisiejszy. Mam inne plany jak Sucholaski, bo Sucholaski to tylko porobił, że skrzyżowania, nie skrzyżowania, ale to za ludzkie pieniądze. I na dzień dzisiejszy jeszcze mogę odpowiedzieć dla Państwa, że przeciętnie po prostu postanowił, żeby inne firmy robili niż białostockie. A to nie jest taka opcja, żeby to inne firmy robili. To czy w Białymstoku nie ma ludzi? Tych aż trzeba ściągać w Warszawę, Kraków, czy tam te inne. Nie. To białostockie firmy będą robić wszystko, jak to się mówi, bo chyba w Białymstoku fachowców nie brakuje. To raz. Druga sprawa. Jeżeli robią ulice, to niech robią kulturalne. Kulturalne ulice niech robią tego i dokładniejsze. Tak? Znając trasy, co niektóre trasy tutaj, jak wiem, to są robione z innej, z innego kamienia i ten, bo jest kamień, jest beton wylany i dopiero potem jest asfalt wylany. Dwa razy. A u nas tego nie robią w Białymstoku, bo za drogi koszt jest. Także Państwu będę nagrywał, jak przy następnym razie, przynajmniej trasę, nie bądź którą. Czy to będzie na Grajewo, czy to na Ełk, czy nie bądź gdzie, to nagram do tego. A druga sprawa, że Koniowała po prostu chcę zniszczyć. Bo dla mnie to nie jest człowiek, bo przeciętnie ja się z nim mam zamiar spotkać w sądzie. Za obrazę całej mojej rodziny, że brata do choroszczy, matkę też to samo, że tego ja miałem jechać gdzieś dalsze do tego i przyjeżdżają, jak to się mówi, i karetki pogotowia i to inne i z zakładu pogrzebowego do tego przyjeżdżają, policja przyjeżdża, to się nie da spać nawet w nocy, bo przyjeżdżają o północy. Tutaj go, ludzie, to trochę trzeba się zastanowić nad tym pomysłem, bo to naprawdę to jest tragicznie się kończy. Ja go uważałem przeciętnie temu trzy miesiące, to uważałem jego jak kolegę, dopóki jeszcze major był. Tutaj go majora wziął, wysadził, aż się mówi do Krakowa, bo on nie mógł z nim wytrzymać. No a major teraz
wyskoczył i tutaj go przeciętnie, co jak kobietę, no nie powiem, że wziął, pobił tutaj go i kobieta go wsadziła w sumie do choroszy. Tam pod Krakowem, nie wiem, co jest tutaj go, ale jestem jakiś ten psychopato tutaj go, no, a ten teraz wariuje w domu tu równo i dlatego każdego buja. Także wiem, że jeszcze miał do mnie przyjechać tutaj go i że ze mną porządek robić. Nie, nie ma takiej opcji, bo to jest człowiek też psychicznie chory, jak to się mówi, i papiery ma swoje, jak to się mówi, bo też choroszy, ale to, jeżeli ludzie uważacie jego jako za kolegę, czy tam, nie wiem, że w miarę ktoś z nim przeciętnie porozmawia, to tego wiem, że Pawlak z Kargurym nie da rady z nim porozmawiać, do tego, bo bluźni to równo do tego i na porządku zero nic nie robi. To jest wszystko syf, mogiła, jak to się mówi, tutaj to samo i w mieszkaniu. To trochę tam trzeba też porządku zrobić. Jak nie, to weźcie przeciętnie większą ilość na szlicie patroli do tego, żeby jemu porządek pomogli zrobić. Wiem, że ostatnio dostał mandat do tego, tam 200 zł, czy ile do tego, ale czy on wywenceluje to, to nie powiem to. Wiem, że jedność. Druga sprawa, że dostałem przeciętnie od majora pozwolenie zabrania i do tego. Dziękuję bardzo.